zawsze trzeba sobie zadawać pytanie, jaki jest główny cel Kościoła. Głównym celem Kościoła jest zbawienie dusz. Oczywiście dzisiaj Kościół jest promowany jako organizacja charytatywna. Nawet tutaj na Zachodzie nasz premier chwalił chrześcijan i katolików, jacy to wspaniali, charytatywni ludzie, jak wspaniale stanęli na zadanie, zrobili swoje zadanie w czasie tego koronawirusa. No a właśnie pytanie było, no nikt nie zauważył, że właściwie nie jesteśmy instytucją charytatywną tylko. Jesteśmy instytucją, która powinna nieść ludziom zbawienie. Jeżeli tego nie ma, no to właściwie tracimy cały swój smak. To, co Jezus powiedział, jeżeli sól straci smak, no nadaje się na podeptanie i wyrzucenie. No, zapowiadano nam kiedyś nową wiosnę Kościoła. W tej chwili ktoś powiedział, wczoraj słuchałem, nastąpiła no, niespodziewana jesień Kościoła. Patrząc dzisiaj na Kościół jako instytucję, no powiedzmy sobie szczerze, to co ja mówię powiedzieć na Zachodzie, no Kościół jest bankrutem duchowym i moralnym. No tutaj już te fale wszystkie przeszły zgorszeń. To wszystko, co w tej chwili wchodzi do Polski, a wchodzi i to naprawdę jak tsunami. Tutaj przez te kraje już te tsunami przewaliły się i przez kraje zachodnie spustoszyły totalnie instytucje Kościoła. I dlatego dzisiaj no, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Ludzie dzisiaj chcą Kościoła jako instytucji, która będzie miała coś do zaproponowania. Ludzie dzisiaj nie chcą tego, co było, nie chcą odsmażanych kotletów, nie chcą ludzi, którzy są skompromitowani, bo ludzie naprawdę dzisiaj nie są głupi. No i młodzi ludzie chcą autentyczności Kościoła. Co ich interesuje? Jeżeli nie ma autentyczności, w ogóle w jakiejkolwiek formie, ludzie młodzi odrzucają każdą instytucję, każdego człowieka, który nie jest autentyczny, a szczególnie Kościół. A niestety nas dzisiaj widzą jako skompromitowaną instytucję. Mało tego, jeszcze tą instytucję, którą się broni za wszelką cenę, która obrona instytucji, a nie stanięcie w prawdzie. I no właśnie to, co obserwowaliśmy i obserwujemy w tej chwili, co dzieje się w Kościele, to jest właśnie to myślenie, ta mentalność korporacyjna. Imię instytucji ponad wszystko. Ja myślę, że w poprzednich latach przed wielu biskupów, hierarchów, którzy może nie mieli złych intencji, to wszystko była jakaś inna mentalność, ale nie chcieli skrzywdzić instytucji imienia dobrego Kościoła. No oczywiście nie zdawali sobie sprawy, że tego instytucji robią bardzo wilczą przysługę, że to się kiedyś zemści, że to kiedyś nie zostanie unicestwione. To jest po prostu też strategia szatana, który mówi, schowaj to gdzieś, odsuń, zakamufluj, zamknij gdzieś tam w szufladzie, wyrzuć klucz, nikt się tego nie dostanie. Ale on wie, że to tam jest i on te szuflady pootwiera, te sejfy i w pewnym momencie wykorzysta to w takim momencie, w którym będzie mu najlepiej pasować i będzie wiedział, że zrobi jak najbardziej, najwięcej zniszczenia w Kościele. Dlatego dzisiaj jako instytucja jesteśmy przegrani. No, to nie są moje tylko słowa, to nie jest moja mądrość. To mówi się dokładnie na wszystkich kontynentach. Nie znaczy, że Kościół przegrał i go nie będzie, bo Kościół się nie da unicestwić. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa i Kościół na pewno przetrwa. Pytanie, jaki Kościół przetrwa? Jak to będzie wyglądało? Na pewno nie da się utrzymać tego, co było, tego kultu władzy, prawda? My tu mamy do powiedzenia najwięcej, my tu rządzimy, my jesteśmy na stanowiskach, my mamy władzę, prawda? No, szkoda, że nie ma się szacunku w wielu przypadkach, bo na szacunek trzeba sobie zapracować, ale no, niestety ma się stołek, ma się tutaj tą władzę, którą chce się wykorzystywać. I to bardzo często w złych zamiarach. I dzisiaj musimy wszyscy za to płacić cenę, czy chcemy, czy nie chcemy. Ja jako ksiądz jestem równany z tymi wszystkimi, którzy niestety no, poszli złą drogą. I dzisiaj na mnie tak samo patrzą, jak ty na tych innych, którzy no, sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, czy jako kapłani, jako biskupi, jako hierarchia. I dzisiaj płacimy za to
olbrzymią cenę. Bardzo często dzisiaj parafianie no, muszą podejść do kościoła, do swojej parafii, no bo to jest ta instytucja, ta komórka podstawowa, muszą podejść jak do siebie, muszą tam wejść jak do siebie, no czasami nie są tak traktowani. Prawda? Czasami parafia to jest no, prywatny folwark księdza proboszcza, który tam jest, za wszelką cenę chce się utrzymać. I oczywiście tak nie jest wszędzie, ale tak jest. I chociaż parafianie muszą łożyć na parafię, nie czują się tam współgospodarzami w takiej parafii. No i to jest tragiczne. Tam, gdzie te rzeczy są poukładane, takie parafie naprawdę kwitną. Tam proboszcz nie ma problemu z ludźmi, ponieważ ludzie wiedzą, że on jest pasterzem, on jest tam chwilowo, on prowadzi. On nie jest właścicielem parafii, ale w momencie, gdzie jeszcze niestety panuje ta stara mentalność, że ja tu jestem na proboszcze i do mnie należy ostatnie słowo, ja się nie muszę z niczego rozliczyć, ja nie muszę wam o niczym mówić. W ten czas ludzie czują się jak te dojne krowy, które no mają tylko łożyć, dawać, ale nie mają prawa się spytać, no co się stało na przykład z naszymi pieniędzmi, ile zostało wydane, gdzie są rachunki. W taki nawet zwykły sposób, czy na przykład zwrócić uwagę, powiedzieć, no chcielibyśmy to wprowadzić, czy to zrobić, czy na przykład mógłby ksiądz na przykład swoje kazania poprawić, czy bylibyśmy usłyszeć, no czasami, no by tak człowiek się zapytał o to, to no to byłaby wielka awantura, prawda, jak śmiesz mi mówić, co ja mam mówić, jak mam robić, jak mam zarządzać parafią. To jest niestety w tej mentalności, która się musi zmienić. No, jeżeli nie zaczniemy służyć, nie staniemy się pokorni, no to w ten czas będziemy świadkami wielu upadków, bo niestety ta mentalność korporacyjna jest. Ja zależę od tego, ktoś zależy ode mnie. Wszystko robię, aby no, po prostu tylko jak być, ja mam być najszczęśliwszy, ja mam skorzystać jak najlepiej ze swojego stanowiska, jestem tu na chwilę, więc trzeba jak najwięcej odwirować, jak najwięcej się urządzić, zabezpieczyć, no są te mentalności, zabezpieczam się, buduję sobie następny dom, pamiętam taka parafia była, gdzie ksiądz wybudował sobie dwa domy, no pytanie, biznesu żadnego nie miał, interesów, no z jakich pieniędzy, spadku żadnego nie dostał, czyli po prostu musiał kraść, no powiedzmy sobie szczerze. Także i ta potem te uzależnienia są coraz to wyższe. Ksiądz proboszcz uzależniony od księdza biskupa, no bo jest jego przełożonym, układy, układziki, rączka rączki myje czasami i, no, i to, co dzisiaj widzimy, to, co słyszymy, to, co inni mówią, no jest to po prostu tragiczne. No, na Zachodzie nauczyliśmy się już pokory, księża to już przeszli to wszystko, więc jeżeli tu się nie służy i tutaj nie jest się tylko tym, którzy gospodarzuje, ale się, zaczyna się być właścicielem, no to w tym momencie no, nie ma racji bytu tutaj kapłan na parafii na Zachodzie. No, u nas w kraju troszeczkę są te inaczej, jest dużo księży, duża konkurencja, więc każdy trzyma się jak może, albo żeby się dostać na lepszą parafię, albo się tam utrzymać jak najdłużej, bo jak się coś straci, no to straci się dochody, straci się miejsce. No to jest bardzo niebezpieczne myślenie, no bo nie słucha się ludzi, nie służy się im, nie prowadzi się ich do zbawienia, tylko wchodzi się w układy. No i układy, instytucja jest najważniejsza. To samo jest w hierarchii wyższej. Tam jest olbrzymia odpowiedzialność. Ja naprawdę nie chciałbym tam być ani minuty na takim stołku, bo bym sobie zdawał sprawę, jaka jest odpowiedzialność za wszystkich parafii, księży, za to wszystko, co będę musiał złożyć rachunek przed Panem Bogiem. No a niestety, jak wiemy, no w tej chwili wszystko to wychodzi, to zostaje wyciągane i brud, smród i ubóstwo, no. I to jest bardzo, bardzo, bardzo smutne. No nawet tak biorąc, rozmawiałem ostatnio z kolegą moim z diecezji gdańskiej. Mówi, no mamy nowego biskupa po tych wszystkich skandalach, po tym wszystkim, co było poprzednio. I no tych bogactwach, jakie tam są. I ja pytam się, czy to jest prawda, czy to jest tylko prasa. Mówi, no nie, to jest prawda, no tak jest i tak było.
I mówi do mnie, no wiesz, tak by byłoby cudownie, na przykład przychodzi nowy biskup i na przykład to wszystko sprzedaje, to wszystko sprzedaje, kupuje jakiś tam mały dom, że no musi mieć gdzieś mieszkać, jakieś biuro, a to wszystko i te pieniądze idą na dobre cele. Mówi, jak, mówię, media by się musiały zamknąć, jaki to byłby znak dla innych, zrywamy z przeszłością, prawda? Ale jeżeli się na przykład nowy człowiek wprowadza do tych samych apartamentów i dalej to postara się ciągnąć, no to mówi do mnie, no to jaki mamy sygnał? Idzie nowe? No nie idzie stary, tylko inne nazwisko. No to są słowa tego księdza i myślę, że bardzo celne. No mówię, jak gdyby nowy ordynariusz rzeczywiście chciał zacząć, może tak będzie, no to niech by to wszystko sprzedał, niech by to wszystko poszło, prawda? I w ten czas nikt mi nic nie mógł powiedzieć. Naprawdę, rzeczywiście mamy dobre intencje. Na pewno wielu ludzi by pomogło i wielu ludzi by się przyłączyło i powróciło. Nie? Jeżeli tego nie będzie, no to jak to mówią, interes jak zwykle i instytucja dalej ta sama. Nie? To są bardzo trudne wybory, więc te mentalności nas, kapłanów, no, są niestety takie, jakie są i to wykorzenić, to będzie bardzo, bardzo trudno i ludzie mają bardzo trudne zadanie. No szczęśliwi ci błogosławieni, którzy mają proboszczów otwartych, księży, którzy liczą się z ludźmi, którzy są dla ludzi, którzy służą tym ludziom, którzy prowadzą do zbawienia, którzy nie boją się o opinię, o to, co sobie ktoś o nich pomyśli, czy biskupowi się to podoba, czy nie. Po prostu mówi prawdę, prawda? Jeżeli ktoś się tylko chce układać, no bo chce wspinać się po drabince, bo chcę dostać coś lepszego, bo być zauważonym, bo mieć dobre notowania w kurii, w zakonie, gdziekolwiek, no to jakie to jest kapłaństwo, prawda? Komu my służymy? Ale te mury runą i runą, no mury runą i to musi kiedyś runąć to wszystko, a upadek będzie tego naprawdę wielki. Będziemy za to płacić bardzo dużą cenę wszyscy. I ci dobrzy, i ci źli. Po prostu nie da się tego już tak trzymać w dzisiejszym świecie, tego myślenia korporacyjnego. Rączka rączkę kryje, myje i wszystko, i udajemy, że wszystko jest w porządku. To musi runąć, żebyśmy osiągnęli ten poziom zerowy, zaczęli budować od początku. I Kościół dopiero stanie się naprawdę autentyczny i o to tu będzie chodzić. Może mniejszy, może bez tych wszystkich włości, ale będzie Kościołem autentycznym. Kiedy się to stanie, to Bóg raczy wiedzieć. Na pewno jeszcze czeka nas wiele cierpienia i wiele jeszcze rzeczy zobaczymy. To, co powiedział ojciec Pelanowski ostatnio w wspaniałej konferencji, której słuchałem pod tytułem Ubóstwienie plugastwa. No niestety, no, stało się to i w naszym kościele. I zaczęliśmy ubóstwać plugastwo. No i w tej chwili płacimy za to wysoką cenę. Zamiast uwielbiać Boga i wszystko robić dla Niego i dla Jego chwały, weszło do kościoła plugastwo. I teraz musimy sobie z tym radzić i kiepsko sobie z tym radzimy. Także daj Panie Boże nam mądrych wodarzy, tych, którzy Pan Bóg wybierze, a nie tych, co się powybierają między sobą. Tych, którzy będą pracować dla Boga, a takich od razu widać. Ludzie od razu ich wypatrzą i od razu będą wiedzieć, kto jest autentyczny, a kto nie jest autentyczny. Dzisiaj ludzie są tak uczuleni, że ktoś jest nieautentyczny, no to niestety nie ma co robić. Czy to będzie ksiądz na parafii, czy wikary, proboszcz, czy dziekan, biskup pomocniczy, czy diecezjalny, czy przełożony wyższy, mniejszy, czy wyżej w hierarchii. Jeżeli ktoś nie jest autentyczny, tylko kręci, to wcześniej czy później ludzie to widzą i mamy to, co mamy dzisiaj, prawda? Wszystko to, co oparte jest na kłamstwach, na kręceniu, na przemilczaniu, na ubolewaniu, za układaniu się i chaos. No po prostu jest chaos. No, ludziom się odechciewa. I nawet księżom się odechciewa. Nie mówi, no po co to wszystko? Ale nie możemy tracić nadziei. Pan Bóg na to wszystko dopuszcza i mam nadzieję, że będziemy szli do przodu, że będzie dobrze. Będzie dobrze, tylko no niestety będziemy płacić bardzo, bardzo wysoką cenę za wszystko.